Cześć, siemaneczko, moi drodzy, z tej strony oczywiście Ewo, że to jest kolejny odcinek od Prawnika do Trawnika z moim wspaniałym wspólnikiem, wspólnikowym, A cześć, dzień dobry. Kozłowskim. Co dzisiaj będziemy robić, mordo? Co dzisiaj? Salimy rano, jest godzina 14, co będziemy robić o 14? Ja wiem, Po że będziemy pić. 14? Nie, ja byłem jeść obiad. Okej, ja wypiłem kawkę, więc trzeba się wziąć do roboty. Zwierzęta ogarnięte? Ogarnięte. Znaczy, owce nie do końca, bo trzeba iść jechać, zakupić ten i to się jutro zrobi, bo dziś nie wyjadę. Słuchajcie, my jesteśmy biznesmeny, bo Kozłowski jest takim badasem i wziął kredyt, jak mnie nie było. Jak sąsiada nie było. I dogadał się z chłopem i postawiliśmy swój własny, prywatny, niczym nie skrępowany skup, na którym sprzedajemy wszystko, plus jeszcze wełnę, więc w dzisiejszym odcineczku, słuchajcie, zarobimy sobie pieniążki, oczywiście, pieniążki. Pieniążki. Tak, jak widzicie, tu już New Holland stoi przygotowany. I stoi fend, więc zadwozimy kiszonkę. Więc bez zbędnego pierdzielenia, sobie trochę grę muszę podgłośnić. Oczywiście. Co tu jest nie tak? Czy będzie to sy... Sąsiad? No. Gdzieś może tak zapytać się, tak wiesz. No. Jest jakaś możliwość zmniejszenia skrętności, Chyba przez ten modzik mamy taką możliwość, wiesz? bo trochę za szybko skręca. Ale pamiętasz, że jesteś na multiplayerze i to trochę inaczej działa, wiesz? Ja wiem, ja trochę lagi mam, bo mnie to rzuca jak gówno po polu. Ale A ty, ten. Kozłowski, co idziesz robić? Bo ty widziałem puch podpiąć pod żadnego. No jadę orać tam te pole nowe, co mamy tam za naszym sklepikiem No pięknym, tak, bo ładnym tam nie sklep. jest też. Tam jest też tak, że nie ma całego jakby. Całego pola nie zagospodarowaliśmy. No i tam jest taki dość spory w sumie kawałek. Tam ile z pół hektara będzie? No, nie całe chyba pół. No, może być i pół, bo tam jest taki, wiesz, szary, znaczy taki kwadrat po prostu. Więc on zostanie zagospodarowany. Chyba w tym sezonie nic, bo już w sumie jesteśmy po terminach dość srogo. Znaczy, już odtąd się chyba zasieje po prostu, żeby tam sobie przeleżało. Żeby coś tam rosło, nie? Ewentualnie możemy Żeby. trawę tam posiać, to później przeorać, ale przekultywatorować to też jest bez sensu. No, trochę tam. Więc, a ja wam jeszcze, słuchajcie, sąsiady, pokażę jedną rzecz. Oprócz tego, że nam krowy straczki dostały, to patrzcie, co my z sąsiadem tu porobili, proszę. Temeryk elegancko poukładany, 2, 4, 6, 8, 10 tych skrzynków i tu są już dwie puste. Jak to teraz zamknąć? Chcę zamknąć. Czekaj. No dobra. Sąsiad, nie uwierzysz, co musiałem zrobić. No. Jak wziąłem sobie ustawienia tego speed coś tam, No, nie? no, no, Znaczy kierownicy, żeby obracać. no. To dałem na maksa opór. I wiesz, że teraz jest dopiero normalnie. Ale stary, teraz ta kierownica się praktycznie nie rusza. Ale skręca idealnie. Normalnie jakbyś od linijki jeździł. To Boż. To nieźle. Już słuchajcie, nieubłaganie zbliżamy się do żniw. Nieubłaganie, ale no coś trzeba zrobić, trochę pieniędzy zarobić. A ja tyle słomy będziemy mieli, że sprzedamy z jednego pola, czy sejwujemy całą? Wiesz co, zobaczymy ile nam wyjdzie tej słomy, wiesz? Miałem pierwszy sezon właśnie ten został i policzył, ile nam będzie jej A potrzebne. właśnie, ja też bym tak uczynił, dlatego że w sumie relatywnie nie jesteśmy w stanie w tym momencie ocenić, jak bardzo nam się hodowla będzie rozrastać, nie? Bo może dojść Znaczy, do tego im większe momentu. są, tym więcej potrzeba im, nie? No ja wiem, ale chodzi o to, że możemy dojść do takiego momentu, że będziemy trzymali sobie tylko i wyłącznie te limuzyny na mięso. Ale żem przy dupce, księżyki. Wiesz, limuzyny tylko na mięso i pójdziemy bardziej w owce. No to by nie byłby najgorszy pomysł, Bo ale. rzeczywiście, jeżeli albo będzie, wiesz, parę krów mlecznych, żeby było, bo szkoda trochę tego nie wykorzystać, jak już masz. No. I wiesz, tak naprawdę nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem na chwilę obecną, rzecz jasna, przy naszym areale i przy naszych łąkach nie byłoby zainwestowanie trochę w owce, ale tu się pojawia kolejny problem. Jak magazynować siano, tą trawę, albo rzucać No, wszystko w siano. albo robisz ze wszystkiego kiszonkę i później kupujesz sobie siano, stary, ale to tak chyba Trochę się not to. Poczekaj, worth. ile kosztuje? Czekaj, ile kosztuje byle siano, stary? To można łatwo obliczyć. 650 za przyczepę
Zaraz zobaczymy, ile przyczepa wyjdzie. Dostanie, mi się wydaje, około 5000, dajmy na to. 5000, dajmy na to. To stary, opłacalne. To jest co? Bo zobacz, przyczepa tego to masz ile litrów? 8? Masz 8000 litrów. A 8000 litrów za 1200 masz, stary, siano z 1200. 8000 litrów. Opłacalne. No ja nie wiem, czy takie... Opłacalne jak ja nie wiem. To ja już czystym okiem jednym widzę takim kapitanowym. Tu bym... A jakaś cena wełny? 3000 ponad. Właśnie trzeba tam te wełnę zebrać. Znaczy w sensie jak się zrobią ze 3 te staki, nie? No to wywieźć będzie trzeba... Nie, ja bym ją przetransportował po prostu tutaj. Pod halę. Jak się zbierze tak, żeby przyczepę całą napełnić, nie? A ile trzeba na pewno przyczepę? 6. No to dobra. No bo ona z wielkości chyba palet, nie? No tak, tylko żeby wtedy akurat lipna co najmniej była, na przykład nie wiem, 1000 co najmniej na to, nie? To jest smutno będzie. Najwyżej się zmaga z niedostępnego sezonu. Tak. Ona nie powinna się zniszczyć, to mi się wydaje. Bo teraz na przykład niecałe 3 koła kosztuje wełna. Już nie, spadła. To chyba nie jest najwyższa cena wełny. Na wiosnę jest najwyższa cena wełny, stary. Wiosną sprzedajemy wełnę. Musimy przez cały sezon magazynować i na wiosnę sprzedawać. Dobrze. Ja myślę, że nie głupim pomysłem byłoby... Ile mamy teraz owieczek? 30? 20? 20. To nie byłoby głupim pomysłem, jak powiedzmy po żniwach sprzedamy trochę polonów. I oczywiście zepniemy budżet, bo to jest podstawa. Ja bym kredytu trochę spłacił, bo zaraz... No kredytu siedzi. Też, nie? Ale cholera, proszę John Deere'a mi oddać, bo ja pieniędzy potrzebuję. Tak. Mówi, ale ty pytasz się go, panie komornik, ale jakiego John Deere'a? No to 8R, panie, my nie mamy 8R. Nieważne John Deere, John Deere. Tego sam stoi za domem, a mówisz, o! Dzwonisz do sąsiada, mówisz, bierz pan tego John Deere'a szybko, bo szybko. Komornik przyjechał. Jak mam wziąć, jak mam przystać tego John Deere'a? Szybko! Ważne. Ma go tam nie być. A on cyk do Mirka handlarza, ty później jak komornik powiedzie, idziesz, mówisz, halo, gdzie mówisz? Mirek handlarz się nie zdawał za okno. A on mówisz, o! Tak jest. Dobra, to zamknięte. Ale... Mordo, zapamiętaj 115, dobrze? Dobrze, chciałem zobaczyć jedną rzecz, wiesz? Dobrze. Czy jesteśmy w stanie tam, czy potem coś zaczęło buczeć w tej naszej biogazowni, która nie działa? Ona chyba gaz jej ucieka. Właśnie, dajcie znać ludziska w komentarzach, czy mielibyśmy ją po prostu wyburzyć. Chcę wyburzyć. Co? Jak chcesz? Użyć. No, usunąć ją. A da się tak? Chyba tak. Chyba. Zobacz, że to jest pre-save, myślę, że to jest play-save. To nie jest play-save. Nie? O, to nie. To mamy problem. To ludzisko nie było tematu. Stary, gdyby ten, to już by się nią zajął. Bo ona kiedyś była play-save, była na poprzedniej wersji. No, ale nie. Tak jak większość budynków tutaj. Bo... Aha, poczekaj. Może na singlu jest? Może nas... Tak jak wtedy było na... Mhm. Trzeba zobaczyć, jeżeli wczytać ten, wiesz, ty masz sejwika tego starszego, nie? No. Wczytaj sobie na singlu, zobacz, jeżeli to jest playstable i nam się nic nie spieprzy, to po prostu ją wyburzmy, bo to, tam jest zajebiste już miejsce na przykład na jakąś wiatę, nie? No. Ja tam bardzo chętnie coś trzymał, chociażby nawet jakby tam nie było wiatru, to było po prostu miejsce takie, wiesz, do zaparkowania czegokolwiek. No właśnie, bo to wiesz... Bo to zawsze wiesz, zawsze jest miejsce, czy nie wiem, nawet postawić głupią wiatę na baloty, nie? Mm. Wiesz, żeby była, bo zawsze to pod chmurką nie stoją i tak dalej, nie? Lepiej, że jest, niż jak inny. No właśnie, więc... Dobra, ja już jestem w połowie drogi, słuchajcie, z pieszym transportem. Tam widzę... Widzę cię gdzie? Co? Widzę cię gdzieś tam. Ja się wyłaniam, proszę pana. Proszę, są, siedzę tutaj ładnie. Ładnie tutaj wszystko, o, że elegancko. Gdzie tu jest wjazdek?
Tu jest gwiazda. Gwiazda jest od strony mojej, gdzie jadę. Nie, tu jest gwiazd na pole. Tu jest na pole, no. To tędy ja wjeżdżałem. Ja tu taki nieobeznany, nie? O, już widzę z tej pole, widzę już ten skup, w silo w sensie. My słuchajcie, 100 tysięcy wydaliśmy na to, 100 tysięcy. Weź pokaż kredyt tam, jaki jest zaciągnięty. Normalnie popłakaliby my się wszyscy. Patrz ta ludziska. Jak się oczywiście nie włączy ten... Autosave chyba jest. Autosave. 100 tysięcy na minusie, 100 tysięcy. Masakiera. Pieniążki! Ja no o, jak ładnie. Widzisz, już mamy 3 baloty. Poczekaj, pieniążki. Pieniążki. Ej, stary, 3 baloty wystarczają nam na duży czas, na długi czas, a my z jednej kieszonki wyciągniemy dużo. 5741 za przyczepę. No to stary. Ja bym robił kieszonkę z tego i kupował baloty od sąsiada. Mówisz, bo sąsiad ma dużo, nie potrzebuje tyle i chętnie sprzedaje po taniości. Za te 650 jestem w stanie mu zapłacić za tyle, bo za ma też ubite takie. Za baloton, no. No, a my nie usłyszymy tego, no bo my nie jesteśmy tak ogarnięci, stary. Znaczy, musisz mieć sprzętu, po prostu 3 dni, które są ciepłe i suche i nie pada. No to, ale trzeba sprzętu załatwić, a my nie mamy sprzętu. No, trzeba, w sumie to potrzeba nam jest... Ty kuźwa, Angelina, gdzie ty idziesz? Angelina Jolie, ale... W sumie to potrzeba jest tak naprawdę w tym momencie u nas przytrząsarki. I zgrabiar. A, zgrabiar rzeczywiście, bo pozbyliśmy tego złomu. To jak to przetrząśniesz, to będziesz miał stary, pięknie. No w sumie. I w sumie jakbyś chciał robić siano, to... A nie, prasę mamy, dobra. No. No właśnie. Nie wiem, trzeba przeanalizować sytuację. Trzeba przeanalizować... No. Ej, ciekawszą opcją nie byłoby czasem robienie siano kiszonki? Czy to by nie wyszło ekonomicznie? Jeśli, sąsiad. W sensie, jeśli chodzi ci o co? O sprzedaż później tego? Nie, no też, ale wyszłoby tanie w jeżdżeniu, to po pierwsze, i wyszłoby też lepiej w niewypożyczaniu sprzętu od sąsiadów. Ale kiszonkę, zmieszaną kiszonkę nie dasz owcom, nie? Ale chodzi mi o robienie kiszonki na polu. Wiesz, o co chodzi? Na chwilę obecną siano, jeżeli nie mamy siewnika, albo nie chcemy wypożyczać siewnika do kukurydzy, bo wiesz, kukurydzy ci wyjdzie dużo więcej kiszonki niż tych naszych łąk, no, nie? No. Więc na chwilę obecną nie wiem, czy to ci nie wejdzie jedno w drugie. Znaczy w sumie, z drugiej strony, nam była potrzeba w tym momencie tylko owijarka. Tylko owijarka. No. Bo właśnie. Możemy zbierać to spokojnie sobie z pokosów, bo te pokosy są na tyle wąskie po pokosówce, że bez większego problemu jesteśmy w stanie sobie to elegancko poprasować. Nie poprasować. No więc dlatego tak sobie pomyślałem, bo owijarka kosztuje gdzieś, nie wiem, 20 tysięcy, a 20 tysięcy nam się zwróci. Ja zajadę tylko na gospodarkę i ci powiem, ile kosztuje owijarka. Mi się wydaje, że po 5 tysiącach byśmy wyszli na plus, bo niepożyczanie sieczkarni razem z przystawką dużo dałoby. Zaraz ci powiem. I kosiarkę naszą byśmy mogli nawet... Czekaj, to będzie co? W balotach, nie? W balotach, no. Stary, aha, nie mamy... Trzeba nie... jakąś znaleźć. Tak, albo trzeba wypożyczyć prasę z owijarką. O, to nie, ja podziękuję prasę z owijarką. Albo przerzucić się na duże kostki. O, to już w ogóle podziękuję. To nasz tur by chyba klęknął. Czy on tak klęknie? No pewnie za chwilę siłownik strzeli, powie, że ja już podziękuję tej roboty. Bo jak ostatnio miał targać ten dwie bele słomy, to powiedział na pewno. Panów obu to chyba dzisiaj pochromoliło. Panu to podziękuję, proszę przyjść później. Na inne godziny się. Tak jest. No i ciężko było do paszowo załadować. W ogóle znowu trzeba mi po słomę jechać. Kurwicha. Same wydatki, a tu pieniędzy no trochę przybyło. No nie wiem, czy czasem stary najlepszym rozwiązaniem będzie sprzedanie całej tej kiszonki z obu silosów. Zabój mówisz? Ale w sumie później kiszonka będzie trzeba kupować. Tutaj
A kiszonka jest droga w sklepie. Stary, ale zobacz, jeżeli planujemy zrobić siano kiszonkę, trawa już nam elegancko rośnie. Ona jest nawieziona, przeorana, więc będzie miała maksymalny możliwy... To będzie dużo siano kiszonki. To będzie dużo wszystkiego. Więc teoretycznie, no kurde no. I właśnie to jest fajne w tej serii, że tak naprawdę musimy cały czas rozkminiać, jak zrobić tak, żeby jak najmniej się narobić, ergo najmniej wydać, a jak najwięcej z tego korzyści było. No. Na przykład największą korzyścią tego nowego tego sklepu to są ceny i nowe pole. To mi się małe, bardzo bo małe, ale zawsze parę hektarów. Ile tam jest w ogóle? Weź zobacz ile jest. Poczekaj, da się to sprawdzić. Popiszę nie? No masz Lantaria. Lantara. Muszę włączyć to gdzieś w opcjach, bo włączyłem to. Informacja pola. Land area. No. 049, czyli pół hektara. A pola troszkę mniej. Ale wiecie, no z drugiej strony, ty zostało mi tutaj. Nie no, to mi się wydaje, tak, tu jest tak z 30. Ar... No ale wiesz, możemy zawsze nie, 3, zrobić tak, stary. 30 ar, mordo, poczekaj, 300 arów czy 30 arów? To jest 30, różnica. Ale 300 arów to jest 3 hektary. Na pewno? Tak, bo jeden ar ma 100 hektarów. 100, 1 hektar ma 100 arów. Jesteś tego pewien? Tak. Okej, okay, to ci wierzę. Zawsze, stary, możemy zrobić tak, że to pole będzie takim polem testowym naszym. Znaczy, to jest najlepsze pole na sprzedawania wszystkiego na zysk, stary. Masz sklep przed nosem po prostu. Kosisz, ale jest malutkie. No stary, ale to jest kawałek nawet soi. Zobacz po ile chodzi soja. Na naszym skupie. Patrzę. Mhm. Więc wiesz. Patrzę. I oczom nie wierzę. 5500. No o Jezus. Sąsiad nawet w przyszłym sezonie. Nawet jak trzy tony tutaj skosimy, to jest zarobas. Stary. W przyszłym sezonie. No. Soja na wszystkich polach. Soja, kurwa, i rzepak wszędzie. Ale mówię ci, to, że mamy, wiesz, ceny bez tego podatku potrącanego, nie podatku, tylko marży. Tego marży aukcjonera, no to jesteśmy sąsiadami największymi. No, na zarobas konkretnie. Ej, właśnie, może bym się ugadał z jakimś Mirkiem sąsiadem, by sprzedawał to też coś u nas. Oni mają tam deala z tamtymi, to gdzieś tam nie ma co się w ogóle, wiesz. Słuchaj, deala można zawsze jakoś tutaj... przebić, tak? Stary, to nie są takie deal jak na Instagramie, okej? Okay? Słuchaj, na Instagramie to się ma inne kontakty. A tutaj można w innej części sąsiadowej. Powiesz mu, że na przykład trochę więcej, większą cenę mu da niż tam jest. Na przykład dajesz mu 5% więcej niż ma na tamtym skupie. Mm-hmm. Ty trochę mniej zarobisz, ale masz klienta i zawsze masz pieniądz, tak? No niby ta... tak pomyśleć. A jak kończę ładować właśnie? Mam no ja kończę ładować drugie pole. Dobra. Powiedz mi tam, czy poplonem to obsiewać dzisiaj też? No właśnie się zastanawiam, kurczę. A weź obsiej, no co masz? Dobrze. To chyba wezmę fenda, nie? Bo nie będę Johnem ten, bo... John? No bo ja fenda potrzebuję do ładowania. A faktycznie, jednak John, dobrze. Ja ci tylko chciałem powiedzieć, że paliwa to tu za chwilę nie będzie. Stary, a może kupmy beczkę do paliwa? No, znaczy on kupił, wiesz, normalną taką beczkę, nie wiem, 250 litrów ma chyba. I on na samochodzie woził albo... sobie woził pick-upem to. To by było fajne. Tylko mordo... pamiętasz ile ci mówiłeś, żebyś zapamiętał? 150. 115. 115, przepraszam. To po skończeniu pola mam 97. 20 litrów poszło? No, mniej więcej. A to jest małe pole. I nie jeździłem na pełnych obrotach, bo jeździłem maksymalnie 9, coś takiego. Nie chciałem go za bardzo. No ja w transporcie teraz mam niby te niecałe 8 ton na pace. Bez napędów. Z górki. W tym momencie. Jak jadę sobie 40 na godzinę, to pędzę
spalam, przepraszam, 59 litrów na hektar. Jak no, widzisz. Na godzinę. No, na godzinę, przepraszam. Aha, a bo tak, bo nie ma A. Ej, sąsiad? No. A wiesz, ile John Deere ma VMAX? Nie. 50 na godzinę leci. Tylko? Znaczy aż w sumie. No, ja bym powiedział, że aż. Ja myślałem, że on 40 całe życie. A przecież New Holland jedzie 47, 43 przepraszam. 3. O matko święta, mnie zarzuciło. O, siema. Siema. Jak on pizdczy. A co ty masz taki duży pług? Jaki duży? Nie, tak mi się, jak mignąłeś mi koło nosa, to myślałem, że taki... Nie, bo jak od tyłu patrzysz, to ci się te odkładnie tak jakby jedna na drugą nakłada i wyglądają na większe, wie? No właśnie myślałem, że to szóstka jest jakaś, mówię, skąd on miał pieniądze na szóstkę? A tam pieniądze to jeszcze pół biedy, bo mówię, pewnie sąsiad złodziej poszedł do sklepu i wziął kredyt, ale mówię, jakim cudem Johnny to wziął? Johnny to tego już by nie wziął, mi się wydaje, no, powiedział, że ja mu podziękuję. Stary bieg F6 i mam 1900 obrotów, pali mi 80 litrów. Ja nie wiem, bo mi się tu... A czekaj, nie mogę... A nie, nie mogę w kabinie przeżyć. Musimy... Wiesz co, ja ci poza odcinkiem musimy znaleźć innego ładu na kamerę, w którym możesz nawet w ciemniku sobie przybliżyć trochę i byś te komputerki wszystkie widział, wiesz? No to spoko akurat by było. Bo ja sobie na Sylwii grałem z tym. Wszystkie wszystkie statystyczki mogę sobie zobaczyć. Tak? No, wszystko było widać na komputerku, na... Nie wiem, wszystko było idealnie widać. Pieniążki! O, jak ładnie. Podobuje mi się to hasło. Musimy go używać jak najczęściej. Pieniążki! Pieniążki. Od razu pięknie jest. Jest ale... kitu. Gdzie nie staje się? O, znowu 5700 na konto. Już zarobiliśmy 10... 11400? No tam powiedz 11500. John tam może stać mordo na przejazdku? Nie może, nie? Ja nie bardzo, wiesz. Dobra, ale pług podstawię. A dobra, co stawię? Przecież ja pług zostawiam. Coż jest stary? Ja już zarobiliśmy prawie 12000. No wiem właśnie. Na 8, na 16 są na kieszonki. No. Może to nie jest taki zarobas jak to było w, nie wiem, w 17. Czy na bez na nie-seasonsowym farmingu. No, ale właśnie to jest fajne. Realne tak. Właśnie, to jest fajne w tej serii. Mi się strasznie, słuchajcie, podoba ta seria, bo... A, nam się chce grać! Obu. I tak któregoś dnia siedzimy... Wczoraj chyba siedzimy, nie? Nie, dzisiaj rano. Dzisiaj rano. Mordo, ja bym... No ale nie nagrywam, ale tam nie mam nic do roboty, byśmy mieli do ogarnięcia, to już stawiać tam się szybko serwerek, tak? Poczekaj, ja się zgubiłem podnoszę. Która echa w Johnny, że była do podniesienia tego gówna? Nie pamiętam, stary, to robię zawsze na intuicję. Poczekaj, poklikam. A nie, tu klakson jest, nie? A ten guziczek, o. Jest paletka może z nasionami jakaś? Powinna być. Bo w tej siewce dla mnie za dużo zostało. Od wjazdku, wiesz? Dobra. Tam od przodu, nie? Chatkę ja pochowałem, a żeż, kurde. Dobra, wiaderkiem są nasyty. Powinno być, wiesz, to mi się wydaje. I to jest, kurczę, wysypiemy trzecią przyczepę i przyjadę z powrotem i wysypię, to będziemy kończyć. Natomiast mi się strasznie to podoba, bo tutaj tak musisz mówić, tak jak powiedziałem na początku, że trzeba cały czas być jakby pod grą, czyli cały czas rozkminiać, patrzeć na ceny, analizować, myśleć, co by tu zasiać, co zrobić, jak zrobić, gdzie zrobić, tak? Mamy niby relatywnie w tym momencie bardzo mały areał i trzeba... I bardzo małe pieniądze. I bardzo małe pieniądze, ale to myślę, że za kilka sezonów się zmieni. Sąsiad, no. Jak obierzasz? Nie, ja tutaj przyjeżdżam w dół. Tak. A, no. A żeś mi nie liczy. Ja naokoło jeżdżę, wiesz, bo mi się nie chce cofać tą przyczepką. Dobrze, domyślam się. Więc wiesz. I to jest strasznie fajne. Dawno nie miałem, tak, że chce mi się w farminga grać, tak fajnie, wiesz o co? Na mojej serii mi się tylko tak chciało, tylko później jak mi się mody pokrzeczyły, to mi się smutno zrobiło, już wtedy chciało mi się grać. Ale tak to jest bardzo przyjemne. No właśnie. Ile nam stało te kiszonki? 17,5 tony praktycznie. No to sprzedaliśmy połowę, tak? I zarobiliśmy 12 tysięcy ponad, tak? Tak. Nie, 12, około. 12,5 tysiąca.
No, no to zarobiliśmy właśnie tyle. Zarobiłem się, że około tych 50 tysięcy. Poczekaj, ale jak 50 tysięcy? Nie, 30 tysięcy, przepraszam. Co mi się pogubiłem tutaj na temat lekko i nie wiem. Nie, mi się wydaje, że jak zarobimy z 26, 7, coś takiego. No stary, jak jedna przyczepa, to jest 5700, nie? No. Ale cena jest 700 stary za 1000 litrów, więc nielogiczne byłoby, gdyby ci dało więcej niż masz w Sidosie, tak? Wiesz o co chodzi. No w sumie rację. Bo nie masz tysiąc ceny 1 do 1. No właśnie, o to mi chodzi. 1000 to nie 1000 pieniążków. A tu byłaby cena, o Jezu. Matko, to ja bym wtedy jeszcze turem chyba woził, stare, to tam jeździł. Jest tak... Ta bez kitu, 900 zawsze do przodu, nie? Stary, pieniądze za pieniądze, tak? Uważaj, że chcą jeszcze brać. Stary, żeby tak ktoś tak chciał z nami podpisać kontrakt na 1000, na przykład 100 za 1000 litrów, nie? I tak wszystkie pola w kukurydzy! Chłop przyjeżdża mi, co jest? Ile panowie macie na hektarów? 200, a jest kukurydzy 199. A ten hektar jeden? Panie, łąki do jazdy nieużytki. Tak, i altana tam stoi. Nie? Ale jak to tak to? A krowy? Krowy żyją miłością. Panie, ty jesz, czy pan... Czy pan tu jesteś od cięcia tej, tą kiszonką, czy pan jesteś od mędrkowania? Ale teraz pan radzisz, czy pan kosisz to do mnie? Dokładnie. Które ci się z naszych ciągników najlepiej pracuje, stary? Albo nie Fendem, albo Johnem. A mi Fendem, wiesz? A mi właśnie Fender tak średnio, bo mnie denerwuje u niego ta szyba. W sensie? No, lipnie mi się ją zamyka. Nie denerwuje. No bo to jest na rączkę, nie? Znaczy na myszkę. No tak, ale to jest stary, no... Takie kombinacje musisz tam odwalać. Nie, dlaczego? Ja nie robię żadnych kombinacji, mi wszystko działa. No ja wiem, no to denerwi zawsze się gubię, w tym mi się zacinali tam, ten siłowniczek. Muszę go młotkiem pukać i mówię, o matko. On go... Ja nie wiem, co ci chodzi. Ale w sumie relatywnie on też sporo porobił. Wiesz? Stary, John nie może targnąć bez napędów tego. Ty talerzówki z tym siewnikiem? No. Jak ty na glinie trafił, stary, bo to ty ten, bo ty nie wziąłeś siewnika naszego normalnego Amazona, nie? No nie, no ja wziąłem talerzówkę z tym sam zestaw, co siałem ten. Trawę. Tak, ale ja mam napędy wyłączone, są się. Okej. Ja gram tylko na jednym słusznym napędzie, który mam z tyłu kabiny zamontowanego. Tylko takie. Dobrze. Może dlatego więcej pali, ale to nie jest ważne. Bogatym sąsiady to można. Bogatym sąsiady z kieszonki zarabiają dużo pieniędzy. No. Z tą dużą ilością pieniędzy to bym tak polemizował. Nie mów, chcę sprzedać po tej cenie, czy po tamtej, która była? Nie no, bez przesady. No właśnie. Tamta bym się... Ja wolałbym, żeby to zgniło mi w silosie, niż to sprzedać, wiesz? Bez kitu. Bez kitu. Bo ona by się nawet koszt paliwa nie zwrócił. Paliwa w... Przepraszam. Wynajmu sieczkarni. No smutno by było lekko. Bez kitu. A tutaj wiesz, tutaj elegancko. Elegancko, ciao. Bella, ciao. Stary, w silosie zostało jeszcze jakieś 9,5 tony. No, czyli jeden przejazd. A nasza druga przyczepa ile ma pojemności? 8 na równe chyba. Dwie ósemki mamy? Czekaj, sprawdzę. W papierach, bo ładnie wciągi, żeby po subitki. No 8 równe, nie? No to najwyżej ją Johnem targnę, wiesz o co chodzi? No wiesz. Na Tura wezmę, znaczy Fendem najwyżej targnę, wiesz, na Tura wezmę. Dobra. Ej, w sumie? Nie, bo tu masz 9 ponad coś. No tak, nie ja właśnie, już, słuchajcie, już przeczytam ostatni transport. Poza odcinkiem miałeś ten? Tak, do miniaturki się ustawię jeszcze, wiesz? Tam, ale to już poza odcinkiem, bo teraz już wysypię i będziemy kończyć, bo już, proszę państwa, 30 minut wjechało.
No matko boska, tak długo? No. Kiedy to zleciało? Nie mam pojęcia, stary. Mam 20. Tak tylko połowę. W tym momencie minęło 30 równych minut, nie? Jak ja tylko trochę roboty zrobiłem na najmniejszym pozwolę. Ty żeś on ten przyjechał, pogadał, ustawił pług, przeorał, wrócił. Odstawił pług? Odstawił pług, rozpiął i podsypał ten. Na wozi chciałem powiedzieć. Siewnik do poplonu i siejesz sobie elegancko. Ja w tym czasie pogadałem. Spiąłem cały zestaw, znaczy spiątem, sprawdziłem hamulce, naładowałem 3 przyczepy i jeżdżę sobie z transporcie. No i pięknie. Jeszcze jeden mi się robotnik przydał do jeżdżenia właśnie takiego. Nie, stary, bo to trzeba kosztować. Ale pieniędzy nie ma. Tak jest. Ja wiem. I nie dam nowego, jakiegoś żadnego z naszych silników, szkoda by nie było. Nie, myślę, że my sobie spokojnie dajemy radę na razie. Więc... Jak najbardziej. Bo tak byśmy poza odcinkiem mieli co robić. No, a tak naprawdę to dla nas największym chyba w tym momencie wyzwaniem to oprócz tego, że szukamy po prostu pieniążków, to jest ogarnianie zwierząt, nie? No, bez kitu. Ale jak te byki się sprzeda wszystkie na o matko. Od kolei jeszcze tam pieniążki by to zaroba, ojojoj. Czy wydaje tak, że tak, no nie wiem, z 50 koła? No, w sumie. Jak mamy ich dyszka, nie? Każdy... Nie, poczekaj, więcej. Ho, 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 ho. No ile tam są? No właśnie. Znaczy zależy po jakiej, jakim kilogram, po ilu kilogramach my je sprzedajemy, nie? No, a jakie mamy możliwości? Od w sumie 800 w górę, nie? No tak, żeby była najlepsza cena, stosunek ceny do wagi. Najlepsza jakość, potem to było jak gdzieś przy tonie, nie? 900 coś. Wtedy bym sprzedało. Bo mamy tą rasę, która ma największe możliwości. Ty, ale chyba. Stary, to jak my to zrobimy? W sensie, czy przyjedzie do nas jakiś chłop i to odbierze? A, musimy jakiegoś chłopa, no sami nie będziemy wchodzić po jednym, no kurwa, no bez przesady. Ja rozumiem, ja się z nim nie będę siłował. No właśnie, no. Się nie mam zamiaru się z nim siłować. Ja no chłopaki, to chyba... Znaczy z paspiska to chyba tak łatwo dosyć im zajdzie. Znaczy, wygląda, wiesz co, chcesz to sobie z nim biegać, ja nie mam zamiaru się siłować. Skitu, z tonowym bykiem, wiesz, tak... Tak trochę... Wiesz co? Wydaje mi się, że jak on jest tak bez niczego, nie? Teraz. No. Trochę ciężko będzie im go złapać. O, nie mogę mówić. Ale daje przygazowe. Dobrze, moi drodzy, i tym widokiem John Deere'a siejącego rzodkie foleistą i maską samego... O kurwa! Co się stało? Powiedziałeś rzodkie foleistą, tak? A co się jesz? Pamiętasz, to było w siewniku ustawione, nie? Trawa. No. Ale ty kurwa głupi jest. Dobra, kij, że będzie trawa, no dosyć to, no. No czy mogę jeszcze raz to przejechać, nie? Nie, no szkoda pieniędzy na paliwo. No to mamy dodatkową łąkę. Proste. Sąsiad. Zarobas, będzie dobrze. Tu będzie kiszonka siano robiona. Tak jest. Słuchajcie, tym widokiem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał taki wywóz w sumie zarobasowy, kiszoneczki na nas piękny, wspaniały, cudowny sell point, nasz skupik. Tutaj jest, proszę, proszę państwa, trochę... Ty, mordo, a gdzie tu jest zamek? No nie ma, no po co tam? Tam zboże jest nasypane pod sam korek. Teraz kiszonka jak wsypałeś. Ty, to no ale poczekać, stary... Aż odbiorę, wtedy... Co? A, no tak, odbiorę, zapomniałem o odbieraniu. A co ty chcesz to szybą wywalać przez okno? O, myślałem, nie? Że przewodami, wiesz, na dole. No, to na pewno. Także, moi drodzy, kończymy, po prostu kończymy. To by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapeczkę, subskrypcję, pamiętajcie do sąsiada. Skomentujcie i to byłoby na tyle. Pa, pa! Pa, pa!